przed tamą, tak, bo tutaj ona tak idzie pod skosy, masz do samej prawie brzegu, wiesz? A widzisz? Tak krótko. Tam tu słabe tlen. No taki brudzi. No i rabka widać, jak sobie tam. Tam tutaj jest taki mnie niepokojony, nie? No, pierwsza. Nie, te drzewa widocznie kawał wyspy wyrwało, wiesz? Wyrwało, no to taki ten proces to masz. Wszędzie. O, to jest najpiękniejsze to może było. Jaro? Cholera. Nic? Nie, robnica w sumie. A w tamtym roku, rozumiesz, 3 sumy mi nagrywał koleś. I z 5-6 brzan, ja potem przeglądam, a ja nie ma. Nie, pytałem się ciebie, czy pali się czerwone światełko, czy napis rek się pali. Powiedziałeś, że się pali, a się nie paliło, no. On mówi, bo ja palca nie mam, bo palca nie mam, przecież 4 palce jeszcze ma i 5 to 9. Rak. Miami Vice. And John Deacon, Moby Dick. Na mieliźnie się wygrzewało. A tu po prawej idzie, takie ryby idą, zobacz, jedna, druga, zobacz, widzisz te fale? Ale one nie łapie, to nie łapie. No zobacz, aż mu się oderwał. Zobacz, jak... Taką przysłonę gumową pod... Już poszło. Gdyby nie brzuch, to nie miałbyś za aparata oprzeć, nie? Aparatu. No mówię za aparata. Widzieliście, mili? 3 sumy i 5 brzan. I to w 2000 roku to była norma. Ja już wtedy uważałem, że jest bardzo słabo z rybostanem, bo w porównaniu do lat 80. i 90. naprawdę było bardzo, bardzo słabo. Natomiast w porównaniu tamten rybostan z lat 2000 do obecnego rybostanu to jak wuj do palca. Nie wiem, czy wam kiedyś opowiadałem, że lekarz powiedział, jak panu tutaj nie spunktujemy kolana, to panu nogę obetniemy, bo tego. Ja mówię, dobrze, i uciekłem ze szpitala. I dobrze zrobiłem. I teraz też, 4 tygodnie ma pan chodzić tu, samochodem nie jeździć. Praktycznie każdy lekarz kończył jakąś szkołę medyczną, prawda? No to powinien wiedzieć, że wszystko w naturze, żeby... A znowu szkło. Chodziło. Wszystko musi mieć smarowanie. Bez smarowania zatrze się silnik, jak również wiele innych narządów miękkich. A przede wszystkim moje ścięgno też musi mieć smarowanie. Od razu lepiej. Tydzień o suchym pysku, ludzie. Po tej wodzie to zgaga przecież tylko jest. Aha, co z nowości? Z nowości książka moja, która jest w wydaniu już tym razem w twardej okładce. Niestety cena wyższa o 100%. A i zmiana ta parę literówek oczywiście. I z tyłu, tak jak do tej pory, muszę przynieść okulary. W poprzednim wydaniu było napisane tak. Biografia i niebiografia. Piotr Kozłowski opowiada o sobie i o swoim życiu. Przepraszam. Przedstawia czytelnikowi zabawne, ale niekiedy tragiczne momenty. A jednocześnie snuje opowieść o jego największej miłości Polsce, która jest równorzędną bohaterką książki. O Polsce przedwojennej, wojennej, o czasach pogardy, UB, sądów kiblowych. I o Polsce, te sądy kiblowe nadal istnieją. I o Polsce niepodległej, ale nie wolnej od niesprawiedliwości i nierówności. Moja Polska to nie tylko bilans życiowy, to także bilans 25 lat polskiej wolności, w cudzysłowie oczywiście. A teraz zmieniłem, słuchajcie,
A teraz zmieniłem opis z tyłu tak. Oczywiście tutaj, wiecie. O, tego. Kochamy rodzinę, człowieka, zwierzątka. To uczucia podobne do siebie. Istnieje jednak uczucie jakże odmienne od innych. To umiłowanie do ojczyzny. Kto Polski nie darzy miłością, szacunkiem i uwielbieniem, nie jest Polakiem. Książkę tę poświęcam mojej największej miłości. Polsce. A, na noc muszę zakładać tą longietę. Wiecie dlaczego? No, ja nie odpoczywam nawet w czasie snu. No, niestety. Kiedyś śni mi się, że jakiś taki wielki schab tłucze mnie, nie? Ja mówię, no przecież zabiję mnie, jak go szybko nie obalę. I jakoś się przewinąłem na niego, usiadłem na niego, w tym śnie, czy cały czas śnie. I mu bombę z całej pary. Oparty miał łeb na posadzce. I ja mówię, no jak w dwóch strzałach go nie uśnie, to po mnie, bo to wielki. Tak. I jeszcze raz i z całej pary bum go. I nagle budzę się, znaczy budzi mnie krzyk na łożnicy. Potem z taką śliwą chodzi. Kiedyś taki redaktor, znany redaktor pism wędkarskich mówi, to wszystko, co się złego dzieje, to jest przez gospodarza. Nie, panie redaktorku, nie. To jest również przez pana. To jest głównie przez pana, czyli przez was, przez nas. Dlaczego? Dlatego, że tu z jednej strony mówi tak, gospodarz, a potem widać, jak obok innych kłusowników kłusuje. I on mówi, że to jest wina gospodarza. No, oczywiście, gdyby był gospodarz tak, jak powinien być, to by tego przypilnował, złapał, zabrałby mu łódkę, wszystko i wtedy byłoby rzeczywiście. Ale ani gospodarz, ani on, nigdy nie byliście gospodarni i nigdy nie będziecie. Zatem pamiętajcie, to wszystko, co się złego dzieje w kraju, wszystko, to jest przez was, przez wasz grzech zaniechania. Tamtych dwóch kłusowników, którzy kłusowało, oczywiście do tej pory są uważani za, po części, w świecie wędkarskim za wzór na naśladowanie. No właśnie, zobaczcie, gdzie my żyjemy. Kolejne rzeczy z kosmosu. Co wy powiedzmy opiniotwórczy ludziska robicie? Wy jeno tylko łowicie te ryby. I większość śmiecicie. I zabieracie te ryby. I narzekać. Co robią, czy opiniotwórczy, nie są opiniotwórczy, ale ci, którzy pokazują się w mediach. Opluwają ludzi, którzy czynią dobro i którzy chcą poprawy rybostanu. I mili, dlaczego tak jest? Tak było już w czasie wojny od 1944 roku, powiedzmy i po wojnie. Pastuchy w cudzysłowie zostawali oficerami. Taki jeden, którego jeszcze braciszek żyje i z młodą dupą ma małe dziecko, a już jest starym faryzeuszem, to właśnie jego brat nie miał nawet szkoły prawniczej, a wydawał wyroki na naszych największych bohaterów. Był taki Ubek Śmietański. Słuchajcie, on nie skończył nawet podstawówki, chyba 4 klasy i miał tylko. Robolem był przed wojną. No ale wstąpił tam do tej komunistycznej partii, a po wojnie był oficerem UB. Rozumiecie? Menel. Typowy menel. Jakbyście zobaczyli jego twarz, to jest menel. Bo to był w ogóle menel. On miał od zastrzelonego człowieka, on obcej Szpileckiego zastrzelił, bo był katem. Nie pamiętam, ile to było pieniędzy, ale to było podwójne wynagrodzenie człowieka pracującego umysłowo za jeden strzał w głowę, rozumiecie? I on, pamiętam, któregoś razu siedmiu naszych oficerów wyklętych zastrzelił w ciągu jednego dnia. Oprócz tego miał katowską pensję. Tam niektórzy jeszcze ciekasi dostawali wódę, spirytus i kiełbasę. No to przecież on zaporę zastrzelił Dekutowskiego. Takich meneli mieliśmy, którzy nie ukończyli szkoły podstawowej i byli mordercami i oni byli oficerami. I tak UB to wszystko. A jeżeli miałeś już
przynależność faryzejską, to tam przecież w zarządzie prawie 100% to byli faryzeusze. Łatwiej się było dostać do UB. Zresztą tacy rakarze, takie potwory, to oni szukali takich potworów, no bo to wiecie, no nie każdy może zgwałcić kobietę w ciąży i zabić, zakopać ją na przykład z tym dzieckiem na żywca. A też takie rzeczy robili, przecież nie każdy ma taką umiejętność, żeby dobrego człowieka wsadzić żywcem do pieca, żeby na oczach drugiego, żeby on szybko zeznawał, a szybko zaczął zeznawać i się wcale mu nie dziwię. Takich potrzebowali. I tak mieli pozostało do dzisiaj. Od samej góry do samego dołu. Wszędzie. Wszędzie prym wiodą pastuchy. Jeszcze raz powiem, ja nic nie mam do człowieka, który pasie. Pasie bydło, pasie owce, pasie kozy, czy pasie ryby. Ja nic takiego człowieka nie mam. To jest przenośnia. Pastuch to jest przenośnia. Tak jak powiedziałem, robolem, tak? Ja do robotnika nic nie mam. A robol to nie robotnik. Pastuch to nie pastuszek. Wszędzie wiodą prym. Wszędzie. Uczą innych. Głupot. Złego. I plują na dobrych. Wyśmiewają się z dobrych ludzi. Z normalnych, inteligentnych ludzi. Dlaczego? Dlatego, że ubecja zawsze... Bo to jest spuścizna po tej ubecji. Oni są... Żeby oni mogli mordować, to by mordowali. Teraz się inaczej morduje. Teraz w ciągu 2 lat morduje się, nie dopuszczając do lekarza i więcej jest ludzi zamordowanych, niż zamordowała ubecja w kazamatach. A teraz Małpiałospa to będzie znowu 200 tysięcy ludzi niedopuszczonych. Tak się zabija teraz ludzi. Szybciej niż ubecja. Ubecja 44-53, chociaż potem też mordowali, potem było przejście między UB a SB te 3 lata, 53-56, ale powiedzmy, że... To, ale cały czas mordowali. No ale nie więcej mordowali 44, tam powiedzmy 52, dostali na 53, a potem coraz mniej. A teraz coraz więcej. A nie ma ubecji? Jest, tylko inaczej się nazywa. I ten nieświadomy na rybak łyka to, co mówią obecnie pastuchy na naszym rynku, na przykład wędkarskim. I on, przesiąknięty tym debilizmem, to co mówią pastuchy, to potem już tak myśli. Oprócz tego, że jest przesiąknięty trującym żarciem, to jeszcze to propaganda pastuchowa. No i o co on bidny? No gdzie on ma, od kogo ma on dowiedzieć się prawdy? Jak praktycznie wszystkie media pieprzą głupoty. Głupoty! Że jest ryba, że ryba musi brać. Ludzie rozsądni, mądrzy, wyważeni nie pozwoliliby sobie na takie rzeczy, że tu, o, tu rybę łowię, tu rzucam, no i to pokazuje miejsce, to wszystko i jak wszystko. Ludzie mądry takich rzeczy nie pokazują, a szczególnie dzisiaj, gdzie jest tak mało ryb. Ludzie mądrzy nie pozwoliliby sobie, normalni, nie pozwoliliby zrobić takiej kloaki, jaką robią pastuchy. Robią taki rybi wołyń. Zobaczcie te sumy. Jak są, przede wszystkim taki sum, który jest zapięty na grube kotwice, przy takim holu, na mocnej plecionie, na mocnej wędzie, to już ma porozrywane tam gardziel, ta szczękę, tu wary, niejednokrotnie głębiej, przełyk. To już jest rozerwane i już sam hol jest dla niego traumą. Kolejna rzecz, wyjęcie tego suma. To jest kolejna trauma, kolejne jakieś takie straszne rzeczy. Kolejna rzecz, która uszkadza tego suma. Przecież ten sum to jest jak maratończyk, wycieńczony. On jest rany i jeszcze go wyciągają. I kolejna rzecz, wrzucają go, tego maratończyka, wrzucają na szubienicę, raniąc mu tą gardziel zranioną. Czy tam wyżej, czy jeszcze niżej. Często skrzela i on dalej idzie do wody. Kolejna trauma. Następnie przychodzi kolejne okropieństwo. Wyciąganie tego suma. Nie wyciągniesz go normalnie, tylko na tej szubienicy. Kolejne uszkadzanie i układanie kilkunastu sumów, tak jak widziałem, jak rakarze to robią. Wiecie, co trzeba zrobić, żeby te sumy w końcu uspokoiły ogony równolegle? Ułożyć je.
na tych szubienicach? Te sumy już praktycznie nie żyją i one umrą. Ja jestem już przekonany, że te praktycznie wszystkie sumy, które są przetrzymywane na tych szubienicach, one wszystkie umrą. Wszystkie! Jak ktoś ma pojęcie, złowił kilkadziesiąt takich sumów, nie przeczę, bo dużo takich sumów zabiłem, ale do 96 czy 97 roku. To ja dokładnie wiem, jaka jest przeżywalność, co i jak. I nikt nie musi, i nikt mi nie powie, rozumiecie to? Dla mnie te rybie pastuchy są mniej warci jak śmietański, rozumiecie? Żeby nie Katyń, NKWD, UB, to nie byłoby śmietańskiego, ale nie byłoby też takich kretynów, którzy dzisiaj rządzą. A ci redaktorzy, którzy pokazują takie rybie Wołynie, nigdy nie byliby redaktorami. Całe życie byliby robolami albo menelami żebrzącymi. To wy jesteście winni, że tak zwane służby ścigają ludzi niewinnych i uczciwych, a głaszczą kusolia niejednokrotnie z nimi współpracują. Że zasypują nam tarliska, starorzecza, zimowiska, że zatruwają wody. To wy nie! Nie ta banda! Wy bardziej niż ta banda jesteście temu winni. Polska ma 25 milionów ludzi w wieku produkcyjnym. To jest nie ma takich cała armia w Europie nie liczy tyle osób. W całej Europie. Nie każdy wziąłby widły, pałkę, co tam ma. Jakiegoś tam obrzyna czy coś. Przecież to jest armia, która mogłaby pokonać samą Europę. W konfrontacji z uzbrojoną armią europejską. 25 milionów osób. Że wystarczy, że wchodzi do wszystkich urzędów. Nie wiem, blokuje na przykład kible. Blokuje pokoje. No ile jest tych policjancików i tych tam do pomocy ormowców innych? No ile? Gdzie pojadą? Tu, tam, tego? A niech jeżdżą. No i co? Blokujemy media w urzędach. Blokujemy media u tych panów, którzy okupują Polskę. Ich prywatne media blokujemy. Kto da sobie z 25-milionową armią? Co będą strzelać? To niech spróbują. Przecież to żywcem. Tak jakby na filmie ten Gra o Tron, tak by się rzucili i żywcem by pożarli ich. No. To wy jesteście temu winni. Bo to wszystko w ciągu godziny, dwóch można przewalić. Cały system. W jeden dzień możemy mieć benzynę po 4 zł, a ratę kredytową niższą o 200%. W jeden dzień. Chcecie to płacić? Ja z wami już nie pójdę. Ja tyle lat mówię, ja mogę walczyć o Polskę, ale nie o waszą wygodę. O nie! Ja oczywiście zwracam się do robactwa, ale wy już jesteście na tyle skrytyniali, że jak teraz wejdzie małpia ospa i na przykład Wisielski powie wam, musicie założyć pampersy świeżo to zdjęte z dupy banderowca, który leży, stuletniego banderowca, który dostaje 1200 i leży w domu opieki społecznej dogorywający, to tylko ta maseczka, świeżo zdjęta, nie maseczka, tylko ten pampers, ale maseczka, będzie was chronił i tak będziecie robić, bo się boicie. Tak was już wytresowali. Takich kilka osób was wytresowało, kilka osób. I niech to będzie z milicją, to niech będzie kilkadziesiąt tysięcy osób. Co to jest do 25 milionów? O. Puh, nie ma. Niedługo ryżu nie będzie. O. Dla nas miliony, dla was miska ryżu, niedługo ryż zastąpią brukwią. A potem już brukwi nie będzie. Tak was wytresują. Bo jest plan tak, żeby pozostało tylko parę milionów osób, bo roboty zastąpią przecież ręce. Po co im utrzymywać? To nie oni się utrzymują, bo to my się utrzymujemy. Ale więcej wiecie, o co chodzi. Nie będzie się płacić na to, na to, na to, na starszych. A.
A oni będą miliony, miliony, miliardy teraz kradną, nie miliony. Bo tamci, to na przykład jak tam była, powiedzmy, ta niedokończona atomowa, tam było 120-130 milionów straty, tak? Na jednej elektrowni atomowej. No. Dzień dobry, gdzieś ty była? Prosiaku. Prosiaku. A ci od razu 1,5 miliarda na elektrowni innej. A gdzie no lepsi są, lepsi, coraz chyba lepsi. Nie będzie ryżu, nie będzie brukwi, ale będą scypionki. Zobaczcie ile teraz. Przychodzi do mnie klient, mówi, ja mówię, co się dzieje, bo widzę pół człowieka, cień przezroczysty. A no, po covidowy jestem, nie mogą nic ustalić. A miałem 3 szczepienia. Ja mówię, a może po tych 3 szczepieniach, co kliencie? A może, drugi przychodzi, panie, nigdy nie chorowałem. Jak cię, ja mówię, 3 szczepionki byli? No tak, no to o czym mówimy? Ten udar, ten zawał, ten nie może dojść. Szczepta się dalej. Szczepta się, teraz będziecie mieli 7 jednorazowo na małpie ospę. Chyba nie przy... Kurwa. Zamiast zająć się nowotworami i tymi cukrzycami, żeby to oni się zdają, na co jakiś promil promila umrze, nie ludzie chore. Powodzenia życzę tym, którzy wiedzą pastuchom, którzy w 2 lata więcej wykończyli ludzi, jak Ubecja wykończyła w lat 10. A tym pastuchom i robactwu zależy tylko i wyłącznie na pieniądzach, na niczym więcej. Ich nie interesuje Polska. Ich nie interesuje dobro, tylko pieniądze. Bez względu, jaką drogą, jakimi kosztami. No macie przykład tych sumów. Kurwa. No. I nikt na tym nie panuje. Żadna gazeta się nie sprzeciwi. Czy ktoś w Polsce się sprzeciwiał temu? Tym skurwysyństwom, co oni robią z tymi sumami? A jeszcze wręcz te kretyny mówią, że sumów jest za dużo. Wy macie pojęcie w ogóle za dużo suma? Widzieliście kiedyś dużo sumów? Gdzie coś? Kurwa, przecież w ogóle nie wiecie, kurwa, co ta ryba, co ja? Jakie za dużo sumów? Kurwa, z operatów to wiecie, o tych profesorków, którzy kurwa nawet wędki nie potrafią trzymać, a co oni przez jakąś sondę zobacząc? Weźcie wy się, kurwa, zastanówcie w ogóle nad sensem swojego życia, człowieku. Profesorku, ty operacie, ty wiś ty, kurwa, w pizdu. Iść to Śmietański, kurwa, więcej w tym łbie miał niż te, kurwa, co operaty piszą niektóre. Ja wiem, że nie ma już ratunku dla Polski wędkarskiej. Ja wiem o tym, bo robactwo już tak zainfekowało krwiobieg Polski, że już jest tak zatruta, że ona po prostu stoi tylko na tych 2 glinianych nogach. I ona się już rozkłada potwornie, tam jeszcze ją przytrzymują jakimiś stemplami, coś, a to są sztuczne podpory. Na glinianych nogach to wszystko jest. Ale to nie oznacza, że ja nie będę walczył. Ja o Polskę będę zawsze walczył. Nie z wami o wasze dobro, bo mnie już to nie interesuje. Nie interesuje tylko Polska. Czy myślicie, że mi odpisali z okręgu mazowieckiego na naszą petycję? Która ponad 200 osób podpisała, albo z okręgu głównego? Nie. Zatem, tak jak wcześniej powiedziałem, Grzesiek Sybilski to jest człowiek, który zrobił dla Związku chyba najwięcej w historii Polskiego Związku Wędkarskiego. Obiecał mi, że pójdzie ze mną do nowej pani prezes i złożymy pani prezes PZW propozycję. A, jeszcze Zbyszek Gielniewski też. No, starszy facet, ale działacz, też powiedział, że nas wesprze i będziemy działać. On też ledwo zipie, ale jednak myśli o tej Polsce. Tak jak Grzesiek, tak jak ja. Mówiłem mądrzejszemu z najmądrzejszych Krzysztofów. Krzysiek, jest taka sprawa. Ty codziennie jesteś z prezesami PZW w pracy, nie w pracy. I co? I nic. A potem widzę Krzylasa, Krzysio mądrze mówi. Tam, gdzie była woda, tam będzie woda. Gdzie woda płynęła, tam woda będzie płynęła. Krzysiu, i przestań ty bełkotać głupoty. Tylko weź ty się za to, za co powinieneś się wziąć. A z tego, co widzę, to PZW, tak samo w okręgu mazowieckim, jak i w okręgu centralnym, interesują się tylko i wyłącznie, z tego, co ja obserwuję, zawodami. Zawody to jest kolejna rzecz, która niszczy nam rybostan.
jest wiele innych rzeczy, które musimy załatwić. Przede wszystkim nie będziemy budować nowego domu od dachu, tylko od fundamentów. Te fundamenty musimy wzmocnić. Krzysiu, ty przesiągłeś chyba tą narracją swojego kolegi, poprzednika, że ryba musi brać, musi być na żerowisku. Krzysiu, weź ty może podjedź do mnie, to ja ci dam taki proszek i szybciej załapiesz niż taki, bo na razie to łapiesz jak stary ruski diesel, no i to jeszcze w czasie zimy minus 50 stopni, no. Ja miałem w życiu za dobrych czasów, małolackich czasów, kiedy miałem już powiedzmy 2-3 dekady doświadczenia, no bo nie mówię, że tam tego. Ja miałem raz, że ja ryby nie złowiłem, ale to było... To wcale nie to, że ryba nie brała. Stałem w miejscu, gdzie ryba nie miała prawo być. No i może było jeszcze kilka tak razy, na przykład wszedłem na klenia, ale woda szybko podeszła i ryba odeszła z główki, z przelewu, no bo tego, no to wróciłem, bo nie miałem tylko na przykład koniki polne, które mordowałem, tak, teraz nie morduję koników polnych. Ale wtedy się idzie w krzaki, rzuca się na ścieżkę jakiegoś tam ślimaka czy coś, chociaż też nie morduje ślimaków, ale powiedzmy, nie wiem, kukurydzę czy jakiś tam pęczak, czy płatki parzone i łowię te ryby, tak? To nie ma tak, że... Jak ja słucham ludzi, którzy takie rzeczy opowiadają, to wiecie, no przykro mi jest z jednej strony, z drugiej strony po prostu ogarnę jakiś szał za tą głupotę. Zaczyna mnie boleć od tego wszystkiego. Znaczy nie, no, muszę nasmarować. Mili, nie może być tak, że środek nocy i wymijamy na pasach inny samochód, gdzie nikogo nie ma w promieniu 100 km i my dostajemy 1500 zł, a recydywista kusol dostaje 20 godzin odpracowania. No, nie może być tak. No. Nie może być tak, że trują nasze wody, wszystkie nasze wody trują. O wielu rzeczach nie wiemy. Wisła w zeszłym roku była zatruta. 2 lata temu była zatruta. Teraz też pewne rzeczy mi się nie podobają. I nikt za to nie ponosi konsekwencji. Bzura teraz, to non stop. Nie może tak być. O poprawie naszych wód, o rybostanie, o tym, no to przecież całe laboraty w internetach, Facebookach, tych Twitterach, co się mądrzą. A jak przychodzi do tego, żeby coś zrobić, żeby śmiecie posprzątać, to zawsze mają ciotę. Albo chorą babcię, która już 10 lat temu is dead. A tak to mówię, nic się nie da zrobić. A dzisiaj to brali 3 krumpy, 2 kleszcze. Litości ludzie, litości dzierży. Żegnam mili was, poinformuję was wkrótce o przebiegu rozmów z panią prezes. A w ogóle to mam wrażenie, że zostałem wywołany do tablicy przez takiego rybiego pastucha. Powiem wam, że zapowiada się dosyć ciekawa seria filmów satyrycznych. A powiem wam, że satyra to jest najtrudniejsza forma przekazania przekazu. Chociaż wydaje się infantylna i prosta. A jednak jest właśnie odwrotnie. Mili, na dzisiaj wystarczy. Żegnam was i takim może niesympatycznym hasłem pożegnalnym. Wyjebanym wodą do cna. Wodą cześć.